Szumi, szumi, radio to FM, obrokonci, ta Barbie, baby, Langstrom, ekstra. Jak się by tak chciało pomieszkać w domku, w chatce, mieszkałam w Świdrze, pionierka, pionier, pionierzy, misjonarze, dom Betel też przy produkcji literatury, przy tym, przy tamtym, u świętych naszych braci, świadków Jehowy, jak to jeszcze to kiedyś, to nie było tak bardzo oficjalnie, teraz i Zelters w Niemczech i domy Betel pobudowane są wszędzie, ale wiecie Państwo, ci co w Trójce wierzą, strasznie nienawidzą świadków Jehowy, ale przecież ludzie powinni się miłować, owszem, owszem, oni będą tłumaczyć, że Ty nie wierzysz w to, w co oni wierzą, ale w co oni wierzą, przecież człowiek, który jest inteligentny, bo tak mówi się niby, że jak jest inteligentny, bo jest po studiach, bo ma docent doktor habilitowany, to powinien wiedzieć, że Trójca jest po pierwsze nielogiczna, po drugie nie ma oparcia w Biblii, po trzecie wzięta z pogaństwa, a po czwarte to bluźni przeciwko Panu Bogu przecież. Zawsze był Jahwe. Jehowa jest Bogiem, który się nie zmienia, no bo cóż to byłby za Bóg, żeby się zmieniał, przemieniał, objawiał, raz w ducha wcielał się, czy potem w Jezusa Chrystusa, bo mówią, że Jezus Chrystus Bogiem. No takie bzdury, że przecież Jezus sam powiedział do faryzeuszy, a dlaczego chcecie mnie zabić, czy dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Przecież Jezus wcale tego nie musiał mówić. Ale skoro to było prawdą, że Jezus był Synem Bożym, ale nie był Bogiem. Jezus nie powiedział, że był Bogiem. To choćby z tej dyskusji wynika, logicznej, mądrej, a krótkiej, chociaż jak długo ona trwała, to nie wiadomo do końca, bo to jest opis, to jest napisane. Wynika, że Jezus Chrystus nie uważał siebie za Boga. Nie chciał uważać siebie za Boga, bo by to było nielogiczne. Jahwe to jest Jahwe. I więc Jezus mówił, ucząc tej modlitwy nas wszystkich, mówił, aby się tak módlcie. Ojcze nasz, który jest w niebie, niech się święci imię Twoje. Oczywiste to było dla każdego Żyda, że to jest imię Boże, Jahwe, Jehowa. No i takim samym On Ojcem jest i dla nas, jak i dla Jezusa. Przecież Jezus mówi, a wy się tak módlcie, a my się tak wszyscy módlmy. Ojcze nasz, no to co? Jezus uważał siebie za Ojca, tego Jahwe? No właśnie, że nie. To czyli, że to stwierdziłyśmy, poznałyśmy, z tej strony wracamy, wiemy.